Temat mojego wykładu składa się z dwóch części: z twórczości filmowej Davida Lincha i z kinowego postmodernizmu. Postaram się połączyć te dwa elementy i na przykładzie twórczości Davida Lincha, a konkretnie filmu Dzikość serca z 1990 roku, omówić czy przedstawić najważniejsze wyznaczniki kinowego postmodernizmu. David Lynch, poza tym, że jest reżyserem filmowym, jest także scenarzystą, pisarzem, muzykiem. A myślę, że sam nazwałby siebie najchętniej malarzem. Od malarstwa zaczęła się jego przygoda ze sztuką. To na Akademii Sztuk Pięknych w Filadelfii po raz pierwszy zaczął kręcić filmy, początkowo krótkometrażowe i animowane, a później, później fabularne. Na jego filmografię składa się dziesięć filmów pełnometrażowych. Wszystkie mieszczą się w szeroko pojętej ramie, wszystkie poza jednym, w szeroko pojętej ramie kina, kina niezależnego. Ma na swoim koncie krótki romans, nieudany, z, z Hollywood. To są filmy, które balansują gdzieś na, na granicy awangardy. I ta awangarda nawet jest takim rodzajem klamry. Bo i jego debiut, czyli Głowa do Wycierania z 1977 roku, i ostatni póki co film, czyli Inland Empire z 2006 roku, to są takie filmy, które bardzo mocno gdzieś wkraczają na, na teren kina eksperymentalnego. Szerokiej publiczności David Lynch znany jest pewnie nie tyle dzięki swoim filmom, co, co twórczości telewizyjnej. Ma na swoim koncie pewien serial który jest w niektórych kręgach kultowych, który też odmienił oblicze współczesnej telewizji, otwierając drzwi ku, ku, ku telewizji jakościowej, czy serialom jakościowym. Mam na myśli oczywiście miasteczko Twin Peaks. Twórczość Davida Lynch'a, jego styl, jest na tyle charakterystyczny, na tyle osobny i na tyle autorski, że mam wrażenie, że przekracza ramy twórczości filmowej i funkcjonuje jako taki osobny kod popkulturowy. Przymiotnik linczowski Odnosi się nie tylko do konkretnych filmów czy dzieł e, Davida Lyncha, ale oznacza coś więcej. To jest taki e, znak pewnego stylu, e, jak mi się wydaje rozpoznawalnego nie tylko dla, dla fanów Davida Lyncha, stylu, który e, się wiąże z pewnego rodzaju dziwacznością, mrokiem, dużą ilością często brutalnej przemocy, perwersyjnej e, e, erotyki. E, często te opowieści są też e, takim rodzajem żonglerki. Gatunków, gatunków filmowych. To, co jest wyznacznikiem twórczości Davida to też to, że jego nie interesuje odtwarzanie. Otaczającej jego rzeczywistości, a raczej kreacja własnych światów. I to wszystko ma na celu z jednej strony, z jednej strony, jakby jego wrażliwości i wyobraźni, często się też używa w przypadku Lyncha określenia surrealizm, ale też jest to taka sztuka demaskatorska, odkrywająca podszewkę pewnych zjawisk i mitów, jak na przykład amerykański sen czy, czy mit szczęśliwej rodziny, albo beztroskiego życia na, 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 na w Wiele z tych cech, które wymieniam i które charakteryzują twórczość Davida Lincha, to są też cechy kina postmodernistycznego. Oczywiście postmodernizm to nie jest zjawisko, które się odnosi tylko do kina. To jest taka szersza refleksja filozoficzna, czy, czy dotycząca historii sztuki w ogóle. Na potrzeby tego mini wykładu będę się trzymać jednak wyłącznie, wyłącznie kina, i też nie będę się zastanawiać nad tym, czy, czy, czy żyjemy nadal w epoce postmodernizmu, czy nie. Zwłaszcza, że, że przykład, których, którego chcę użyć, to już filmowy klasyk, przekroczył trzydziestkę. Dzikość serca mam oczywiście na myśli. Film, który. Właści właściwie spełnia prawie wszystkie, jeśli nie wszystkie, warunki postmodernizmu. Wszystkich nie wymienię, ja postaram się skupić na, na, na najważniejszych. E, filozofowie, którzy przyglądają się światu i którzy go opisują w kategoriach. Postmodernistycznych często powtarzają taką frazę, że świat współczesny to jest świat, w którym już skończyły się wielkie narracje i w którym nie obowiązują uniwersalne systemy wartości. Natomiast twórcy filmowi, postmodernistyczni twórcy filmowi. Rezygnują z takiej tradycyjnej narracji, linearnej, rozwijanej od punktu A do, do Z bez zakłóceń, i tak jest też u Davida Lincha, chociaż dzikość serca jest filmem linearnym, ale poszatkowanym licznymi retrospekcjami. To jest opowieść miłosna, też taka, takie kino drogi. Lula i Sailor przemierzają Stany Zjednoczone ale w międzyczasie dowiadujemy się różnych rzeczy z ich przeszłości, mniej lub bardziej jasnych. I to sprawia, że ta narracja jest fragmentaryczna, do tego dochodzi jeszcze mnóstwo postaci pobocznych i ich wątków. Początkowo tworzy to wrażenie chaosu, bo dopiero z czasem się dowiadujemy, jakie te postaci mają, jakie, jakie mają miejsce w całej historii i czemu to wszystko służy. Inną cechą postmodernizmu jest swego rodzaju nostalgiczność, taka tęsknota za przeszłością, przeszłością, której tak naprawdę nigdy nie było, bardziej wyobrażoną niż, niż rzeczywistą, niż historyczną. W, y, w dzikości serca ta nostalgiczność przyjmuje postać licznych nawiązań do Czarnoksiężnika z Krainy zarówno w wersji powieściowej Franka Elbauma, jak i w wersji y, kinowej Wiktora Fleminga z 1939 roku. Ta, te cytaty, te nawiązania, niektórzy nawet nazywają jakoś serca takim szalonym remakiem, albo wariacją na temat Czarnoksiężnika z Krainy Os, można nazwać intertekstualnością, a to jest kolejna cecha, która charakteryzuje postmodernizm i oznacza właśnie nawiązywanie do innych, do innych tekstów kultury. Mówiłam już o tym, że Davida Lynch'a nie interesuje odtwarzanie świata, Interesuje go stwarzanie świata i to jest kolejna cecha bardzo moc, mocno bliska postmodernistom. Ten świat linczowski jest światem, który trochę nam rzeczywistość przypomina, bo przecież Lula i Sailor przemierzają Stany Zjednoczone, południe Stanów Zjednoczonych, odwiedzają miejsca, które na mapie rzeczywiście istnieją, ale te, te miejsca wyglądają tak tylko i wyłącznie w wyobraźni Davida Lynch'a i, i, i na ekranie. I cała przyjemność polega na tym, żeby y, nie szukać. Odpowiedników w świecie rzeczywistym, chociaż może są i tacy, którzy chcieliby tę drogę przemierzyć, tylko jakby zatracić się w tych, w tych obrazach. Zresztą, zgodnie z, z teorią symulakrów, która mówi o tym, że współczesna rzeczywistość to, to właściwie nie jest już rzeczywistość, tylko, tylko jej odbicie dużo więcej niż jakby tej namacalnej, realnej prawdy jest tam jakichś filmowych, ekranowych, multimedialnych odbić, reprezentacji. A tak jest też z dzikością serca i co, co, co ciekawe, ta, ta nadrzeczywistość, która się pojawia na ekranie, okazuje się dużo bardziej atrakcyjna od tego, co nas rzeczywiście otacza.